Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że do końca sierpnia wszystkie osoby chętne zostaną zaszczepione. Natomiast pełnomocnik do spraw szczepień, szef kancelarii premiera Michał Dworczyk poinformował, że do tej pory zaszczepiono ponad 2 miliony Polaków. O dotychczasowym procesie szczepień dzisiaj porozmawiam z moim gościem, doktorem Pawłem Zmorą z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu. Panie doktorze, zmierzamy do końca kwartału tego roku. Przypomnijmy, że proces szczepień rozpoczął się pod koniec grudnia ubiegłego roku. Aktualne dane przedstawiają się następująco, że około 4 milionów Polaków zostało zaszczepionych jedną dawką, obiema dawkami ponad 2 miliony osób. Jak możemy przedstawić aktualną sytuację i ocenić ją też z punktu widzenia charakteru szczepień? Jak wiele odczytów niepożądanych zostało zdiagnozowanych, zaobserwowanych i też jaką postać przyjęły, panie doktorze? Jak pan to ocenia? Oczywiście chcielibyśmy, żeby tych szczepień było więcej, żebyśmy wyszczepili jak największą ilość osób, przy czym warto podkreślić, że tak naprawdę spełniliśmy te pierwsze założenia, które były rekomendowane nie tylko przez nasz rząd, ale również przez medyczne towarzystwa, takie jak Światowa Organizacja Zdrowia czy CDC, czyli praktycznie wyszczepiliśmy grupę zero, czyli personel medyczny. W dużej mierze wyszczepiliśmy również osoby, które są w największej grupie ryzyka ciężkiego przebiegu choroby COVID-19, czyli osoby w podeszłym wieku. Więc to należy oczywiście dać na plus. Chcielibyśmy jak najbardziej wyszczepić większą ilość osób. Chcielibyśmy być w sytuacji, w której jest na przykład Izrael czy Wielka Brytania, gdzie mamy ponad 50% populacji wyszczepionej i powolne wracanie do normalności. Przy czym należy brać pod uwagę, że no niestety nasz kraj jest trochę większy niż Izrael czy Wielka Brytania. Z drugiej strony niestety te szczepienia w dużej mierze nie były tylko i wyłącznie uwarunkowane zdolnościami do szczepienia, ale przede wszystkim zależało od dostaw szczepionek od producentów. Niestety te dostawy nie do końca były takie, jak oczekiwaliśmy. Producenci nie do końca wywiązali się ze swoich pierwszych zobowiązań. Też tych szczepionek było trochę mniej. Mam nadzieję, że w tym drugim kwartale zgodnie z zapowiedziami tych szczepionek będzie zdecydowanie więcej i rzeczywiście będziemy mogli wyszczepić tyle osób, ile będzie chętnych i przede wszystkim będziemy w stanie osiągnąć tą tak zwaną odporność populacyjną, czyli taki poziom osób, która zapobiegnie rozprzestrzenianiu się SARS-CoV-2. Panie doktorze, a jaki charakter przybierają te szczepienia? Jak możemy to ocenić? I właśnie, czy też niepożądane odczyty poszczepienne także się pojawiły i czy pojawiła się jakaś postać poważna, agresywna tego szczepienia? Zdecydowanie odczyny poszczepienne się pojawiają, dlatego że to należy podkreślić, że takie odczyny poszczepienne jak gorączka, złe samopoczucie, ból w miejscu kłucia, zaczerwienienie w miejscu kłucia, to normalna reakcja naszego organizmu na to, że przede wszystkim przerwaliśmy ciągłość tkanek, czyli zostaliśmy ukłuci igłą. Z drugiej strony gorączka czy to zaczerwienienie w miejscu kłucia jest reakcją naszego układu odpornościowego. To jest pożądana reakcja, chociaż nie u wszystkich musi występować. To jest reakcja świadcząca o tym, że szczepionka rzeczywiście działa. Najpoważniejszą reakcją, a właściwie tym niepożądanym odczynem poszczepiennym jest wstrząs anafilaktyczny, czyli bardzo silna reakcja naszego układu odpornościowego na substancje zawarte w szczepionce. Ten wstrząs anafilaktyczny najlepiej porównać do tego wstrząsu anafilaktycznego, który wszyscy znamy, a którzy najlepiej znają alergicy, którzy są uczuleni na jad pszczoły czy też jad osy. W momencie, gdy osoba uczulona zostanie urządlona, zaczyna się uwalnianie histaminy, zaczyna puchnąć, bardzo ciężko jej się oddycha, musi zostać natychmiast podana adrenalina. Może się to również zdarzyć w bardzo nikłym odsetku przypadków po podaniu szczepionki. Te wstrząsy anafilaktyczne rzeczywiście się zdarzyły, ale ich na te kilka milionów, z tego co pamiętam, było tylko kilka. Więc nawet nie mówimy o procentach,
miliardach, ale o promilach tych odczynów poszczepiennych. Przy czym, co warto podkreślić, ten najpoważniejszy odczyn poszczepienny, czyli ten wstrząs anafilaktyczny, jest sytuacją, z którą medycy bardzo dobrze sobie radzą. Nie ma żadnego problemu, żeby wykwalifikowany personel medyczny, który jest w punktach szczepień, wiedział, co ma zrobić i jak zareagować, żeby taka osoba, żeby nie doprowadzić do zgonu takiej osoby. Tak więc to jest bardzo ważne i tutaj bardzo ważne jest to, żeby podkreślać, iż po tym szczepieniu tak naprawdę powinniśmy zostać rzeczywiście te 15 do 30 minut w miejscu szczepienia, dlatego że jeżeli ten wstrząs anafilaktyczny wystąpi, to żeby te odpowiednie służby były w stanie tak naprawdę odpowiednio zareagować. Oprócz tego wstrząsu i oprócz gorączki oczywiście mogą występować jakieś inne odczyny poszczepienne, takie jak przede wszystkim złe samopoczucie albo objawy grypopodobne. Tak jak mówiłem, to są standardowe objawy poszczepienne i one, co warto podkreślić, są rzeczywiście w znamienitej mniejszości tych wszystkich osób, u których zaszczepiono, to jest poniżej 0,1%. Najwięcej emocji wzbudza szczepionka koncernu AstraZeneca. Niektóre kraje ze względu na przypadki zakrzepicy ograniczyły stosowanie tego preparatu. Przypomnijmy także, że jej skuteczność jest niższa, bo wynosi 76%, o czym mówią wyniki amerykańskiego instytutu. Jak polskie środowisko naukowe ocenia zatem ten preparat? Tak, po pierwsze, to co najważniejsze, trzeba podkreślić, że szczepionka Oxford AstraZeneca jest szczepionką bezpieczną. Europejska Agencja Leków, czyli organ odpowiedzialny za dopuszczenie szczepionki na rynek Unii Europejskiej, również w Polsce, Światowa Organizacja Zdrowia, amerykańska CDC jednoznacznie określiły, że nie ma powiązań pomiędzy szczepionką a występowaniem choroby zakrzepowo-zatorowej. Szczepionka może być rzeczywiście podawana. Te wszystkie kraje, które wstrzymały ze względu na te wątpliwości szczepienia preparatem AstraZeneca, w tej chwili wznowiły te szczepienia. W Polsce nie było takiej potrzeby i uważam, że to był bardzo dobry wybór, dlatego że szczepienia ratują nasze życie. Co warto podkreślić w związku z tymi wątpliwościami, to fakt, że choroba zakrzepowo-zatorowa jest chorobą, która rokrocznie zabija 40 tysięcy Polaków, którzy wcale nie muszą być szczepieni żadną szczepionką. Ta choroba wynika raczej z naszego złego prowadzenia się, z naszych złych nawyków żywieniowych, z braku aktywności fizycznej, z czynników genetycznych, ale przede wszystkim z siedzącego trybu życia. Tak więc jeżeli ktoś rzeczywiście martwi się o to, czy szczepionka może wywołać u niego tą chorobę zakrzepowo-zatorową, ja bym radził, żeby po prostu porozmawiał z lekarzem i żeby przebadał się, czy rzeczywiście tej choroby zakrzepowo-zatorowej już w tej chwili nie ma. Lekarze sobie radzą z tą chorobą, leczą ją, nie powinno być żadnego problemu. Tak więc nie uważam, żeby szczepionka AstraZeneca była szczepionką gorszego sortu. Mimo tego, że tak jak pani redaktor powiedziała, ta skuteczność jest trochę mniejsza niż w przypadku szczepionki Moderny czy też Pfizera i wynosi zgodnie z różnymi szacunkami 70-80%, ona jest i tak już w tej chwili większa niż ta, która była podawana na samym początku przez samego producenta. Co najważniejsze i co najlepiej rzeczywiście pokazuje skuteczność szczepionki AstraZeneca, to sytuacja w Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania w związku, że to jest tak naprawdę ich szczepionka, wyszczepiła większą część populacji szczepionką Oxford AstraZeneca i tam widzimy rzeczywisty spadek zachorowań i zgonów spowodowanych SARS-CoV-2. Największy spadek zachorowań, hospitalizacji i ciężkiego przebiegu COVID-19 widzimy o dziwo w tej grupie, która teoretycznie w Polsce na przykład nie powinna być szczepiona szczepionką AstraZeneca, czyli u osób powyżej 70 roku życia. Ostatnie dane sugerują, że w grupie osób powyżej 70 roku życia hospitalizacja i śmiertelność z powodu COVID-19 spadła o 90%. Jak Państwo zobaczą na zachorowalność, na liczbę zakażeń SARS-CoV-2 w tej chwili w Wielkiej Brytanii, to nie są niestety liczby, tak jak w Polsce, rzędu kilkudziesięciu tysięcy zakażeń. To są rzędy w tej chwili rzędu kilku tysięcy, a zgony liczone są raczej w dziesiątkach niż w tysiącach.
Naukowcy także z Poznańskiego Instytutu PAN badają m.in. przeciwciała przeciwko koronawirusowi zarówno u osób, które zostały zakażone, jak również u osób zaszczepionych. Co na ten temat już możemy powiedzieć? Jak przedstawiają się dotychczasowe wyniki i jak długo szczepionka może nas chronić? To jest bardzo dobre pytanie, na które niestety nie do końca jestem w stanie odpowiedzieć, dlatego że badania cały czas trwają. To, co wiem na pewno na tę chwilę, to to, że mamy bardzo różną odpowiedź na szczepienia. Mamy osoby, które po szczepieniu w tym samym okresie, tym samym preparatem, w podobnej grupie wiekowej mają przeciwciała rzędu kilku tysięcy jednostek na mililitr. Mamy osoby, które mają przeciwciała na poziomie kilkuset jednostek. Przyczyna takiego stanu rzeczy niestety nie jest znana. Nie wiemy w tej chwili jeszcze, dlaczego rzeczywiście jest tak różna odpowiedź układu odpornościowego. Przy czym cały czas, co warto podkreślać, nie jesteśmy przekonani i nie wiemy, jaki poziom przeciwciał rzeczywiście chroni przed zakażeniem i czy powinniśmy się przejmować tym, że jedne osoby będą miały przeciwciała na poziomie kilkuset jednostek, a inne kilkudziesięciu tysięcy. Z tego że względu, iż jeżeli porównamy osoby, które przechorowały COVID-19 i osoby, które zostały zaszczepione, tutaj różnice są dramatyczne. Badaliśmy osoby, które rzeczywiście przechodziły COVID-19 lekko bądź też bezobjawowo i maksymalny poziom przeciwciał, który odkryliśmy u tych osób, to było 400 jednostek na litr. Tak jak mówiłem, w większości przypadków i w większości osób, które zostały zaszczepione, te przeciwciała są na 10-krotnie większym poziomie, czyli powinny utrzymywać się dłużej, powinny chronić nas skuteczniej. Przy czym, co jeszcze warto cały czas podkreślać, badania cały czas trwają rzeczywiście, jak długo te przeciwciała będą w naszym organizmie, jaki poziom przeciwciał rzeczywiście chroni przed infekcją, przed reinfekcją i czy te przeciwciała będą skuteczne w momencie, gdy będą pojawiały się nowe warianty genetyczne. A jeżeli mówię już o wariantach genetycznych, to może warto podkreślić tak naprawdę, że aby uniknąć tych pojawiania się tych nowych wariantów genetycznych, które ewentualnie mogłyby być oporne na działanie szczepionki, powinniśmy rzeczywiście wyszczepić jak największą ilość osób, dlatego że szczepienia chronią nas przed zakażeniem SARS-CoV-2, a nowe warianty genetyczne pojawiają się tylko i wyłącznie w momencie, gdy dochodzi do zakażenia, gdy wirus mutuje w naszym organizmie. Więc w momencie, gdy my zapobiegniemy zakażeniu SARS-CoV-2 poprzez szczepienie, tak naprawdę nowe warianty genetyczne nie będą mogły się pojawiać. I tutaj warto również podkreślać jeszcze jeden aspekt szczepień. Nie powinniśmy zajmować się tylko i wyłącznie krajami wysoko rozwiniętymi, krajami bogatymi, których stać na szczepionkę, typu kraje Unii Europejskiej czy Stany Zjednoczone. Powinniśmy pamiętać również o krajach biedniejszych, które również muszą być wyszczepione tak naprawdę, żeby SARS-CoV-2 nie mutował, żeby nie pojawiały się nowe warianty, które ze względu na to, że tak naprawdę jesteśmy globalną wioską, podróżujemy po całym świecie, może niekoniecznie w czasie pandemii, ale jeżeli Europa pewnie się wyszczepi, to zostanie otwarta, to jeżeli będziemy podróżowali, żebyśmy nie wprowadzali do naszej wyszczepionej populacji nowych wariantów, które ewentualnie byłyby oporne. Tak więc pamiętajmy o tym, żeby wyszczepić oczywiście w pierwszej kolejności kraje Unii Europejskiej, ale później pamiętajmy o naszych biedniejszych sąsiadach, przede wszystkim z Afryki i Azji, którzy również muszą być wyszczepieni, żebyśmy całkowicie wyeradykowali, czyli wyeliminowali wirusa SARS-CoV-2 z naszej populacji. Rzeczywiście w tym aspekcie, o którym pan doktor mówi, no, sytuacja jest bardzo problematyczna, natomiast wiemy, że mutacja brytyjska się rozprzestrzenia, dotarła także do Polski, ona charakteryzuje się wysoką zakaźnością. No właśnie, jak tu sytuacja się przedstawia, jakie są przewidywania, co możemy już stwierdzić? Tak, ja może zacznę tylko od pierwszego małego sprostowania. Mutacja brytyjska niekoniecznie dotarła do Polski. Proszę pamiętać, że te warianty genetyczne, one powstają niezależnie.
Wariant genetyczny rzeczywiście został pierwszy odkryty w Wielkiej Brytanii, stąd został nazwany wariantem brytyjskim, ale wirus mutuje tak naprawdę w każdym z nas. Przy każdym cyklu replikacyjnym może nabierać tych zmian w materiale genetycznym, których nazywamy mutacjami, czyli mogą powstawać nowe warianty genetyczne. Te warianty genetyczne powstają zupełnie niezależnie, czyli ten wariant brytyjski z tą mutacją w białku kolca mógł również powstać w Poznaniu, w Warszawie, w Krakowie. Zapewne powstają takie warianty. Jeżeli znajdzie podatny grunt, czyli znajdzie taką osobę, która go efektywnie zacznie rozprzestrzeniać na inne osoby, na dalszą populację, to on będzie się bardzo efektywnie rozprzestrzeniał i to widzimy. Tak więc niekoniecznie to rozprzestrzenianie się wariantu brytyjskiego jest związane chociażby z podróżami do Wielkiej Brytanii czy z powrotem rodaków na święto Bożego Narodzenia, jak niektórzy politycy twierdzili. Wariant brytyjski rozprzestrzenił się niezależnie, wydaje mi się, w Polsce, jak w Europie, jak również na całym świecie. Warto pamiętać o tym, że te warianty rzeczywiście, które będą lepiej zaadaptowane do naszego organizmu, które będą lepiej przypasowane do naszych białek, będą szybciej się rozprzestrzeniały. Ja to porównuję trochę do takiej edukacyjnej zabawki dziecięcej, którą zapewne większość z Państwa znają. Pudełko z różnymi figurami, do których możemy rzeczywiście wkładać różne figury. Musimy dopasować trójkąt do trójkąta, koło do koła, żeby dany element wpadł do środka. Tak trochę jest z wirusem i z naszymi komórkami. Nasza komórka to pudełko z tymi różnymi otworami o różnym kształcie, a wirus to tak naprawdę bryła, która nie do końca dopasowana do tych kształtów. W momencie, gdy ona będzie się dopasowywała coraz bardziej, będzie efektywniej wpadać do środka komórki, czyli będzie efektywniej się namnażać, będzie efektywniej infekować. Wariant brytyjski rzeczywiście zmienił tą swoją strukturę, czyli on coraz lepiej dopasowuje się do tego kształtu, do tego otworu w tym pojemniku, bądź też w naszej komórce, efektywniej wnika po prostu do naszego organizmu. Stąd też najprawdopodobniej większa transmisja, ewentualnie większa zakaźność. Przy czym warto podkreślić również to, że ta większa zakaźność, większa transmisja bazuje na danych epidemiologicznych, a nie na danych komórkowych. Dla mnie jako wirusologa molekularnego, wirusologa zajmującego się komórkami, pracującego w laboratorium, takim twardymi danymi, które wskazywałyby rzeczywiście, że ten wariant genetyczny rozprzestrzenia się szybciej, byłoby zakażenie komórek, sprawdzenie ilości wirusa w tak zwanym supernatancie, w medium, w poszczególnych godzinach i rzeczywiście, jeżeli wariant brytyjski szybciej się namnaża, widzielibyśmy to w sposób bardzo bezpośredni. Ze względu na to, że te badania dotyczą w większości badań epidemiologicznych, jest wiele bardzo różnych czynników, które mogą na to wpływać. Stąd ja uważam, że wariant brytyjski niekoniecznie rozprzestrzenia się szybciej tylko i wyłącznie ze względu na mutacje w białku kolca, ale przede wszystkim ze względu na nasze zachowanie, na poluzowanie obostrzeń sanitarno-epidemiologicznych, na zmęczenie społeczeństwa tak naprawdę pandemią i na to, że trochę zaczęliśmy być bierni w stosunku do tej pandemii. Jak zapewne wszyscy z Państwa widzą to, co się dzieje na ulicach, coraz więcej osób nosi niepoprawnie maseczki, bądź też nie nosi tych maseczek w ogóle, nie utrzymuje dystansu społecznego, nie dezynfekuje rąk. Prosty przykład, idąc dzisiaj do pracy na tramwaj, spotkałem około 20 osób. 15 z tych 20 osób nie miało maseczki, bądź też miało maseczkę źle założoną. Jadąc tramwajem około 15 minut, zauważyłem, iż jedynie dwie osoby, w tym ja, użyło specjalnego urządzenia, które są w tramwajach do dezynfekcji dłoni. To powoduje tak naprawdę, że każdy wariant, nie tylko brytyjski, będzie rozprzestrzeniał się w naszej populacji coraz szybciej. Tak więc, żeby zahamować rozprzestrzenianie się SARS-CoV-2,
nie myśląc już tylko o wariancie brytyjskim, tylko myśląc całkowicie o pandemii COVID-19, rzeczywiście powinniśmy przestrzegać tych obostrzeń sanitarno-epidemiologicznych, pamiętając, że te trzy najważniejsze elementy, maseczka, dezynfekcja dłoń oraz dystans społeczny, rzeczywiście chronią w dużym stopniu przed rozprzestrzenianiem się wirusa, a do tego dochodzi w tej chwili ten czwarty element szczepienia, więc wyszczepmy się najszybciej, jak się tylko da, i to rzeczywiście pozwoli nam na powolny powrót do normalności. A zatem apelujemy o odpowiedzialność, natomiast tak jak przyznał to profesor Krzysztof Simon, specjalista do chorób zakaźnych, pod koniec roku wirus przestanie szerzyć się na taką skalę, jaką obecnie obserwujemy. Czy pan również ma takie spostrzeżenia, że pod koniec roku już pandemia będzie zaczynać słabnąć na sile, ze względu między innymi oczywiście na realizowany program szczepień? Jeżeli rzeczywiście wyszczepimy około 60-70% populacji naszego społeczeństwa, to populacja, to pandemia rzeczywiście zdecydowanie osłabnie. Przy czym niestety ze względu na pojawianie się tych nowych wariantów genetycznych, które niestety mogą być oporne, bądź też szczepionka może wykazywać mniejszą skuteczność w stosunku do tych wariantów, jeżeli nie będziemy zachowywać tych obostrzeń sanitarno-epidemiologicznych, jeżeli tak naprawdę, kolokwialnie mówiąc, olejemy maseczki, dezynfekcję i utrzymywanie dystansu społecznego, obawiam się, że nawet wyszczepienie naszej populacji nie spowoduje, że zaczną pojawiać się kolejne formy odmiany SARS-CoV-2, które mogą wywołać kolejne fale pandemii COVID-19. Więc jeszcze raz apeluję, jak najbardziej szczepmy się, szczepienia będą nas chroniły przed obecnymi wariantami, przed tym, co w tej chwili jest w środowisku. Powinniśmy wyszczepić się jak najszybciej, żeby zapobiec powstawaniu nowych wariantów genetycznych, ale mimo tego dalej utrzymujmy dystans społeczny, nośmy maseczki, dezynfekujmy dłonie jak najczęściej i przede wszystkim przełóżmy wszelkie spotkania towarzyskie na czas po zaszczepieniu, po pandemii, albo na czas, gdy pogoda pozwoli na to, żeby spotykać się na wolnym powietrzu, dlatego że wirus zdecydowanie słabiej rozprzestrzenia się rzeczywiście na świeżym powietrzu niż w zamkniętych, niewietrzanych pomieszczeniach. Polska zajmuje aktualnie 10. miejsce w Europie, biorąc pod uwagę odsetek populacji zaszczepionej już obiema dawkami, natomiast ranking, ogólny ranking COVID Resilience, biorący pod uwagę takie kryteria jak m.in. nowe infekcje, czy też śmiertelność, a także wzrost gospodarczy, czy też dotkliwość ograniczeń, no tutaj zdecydowanie niżej plasuje Polska, no i Polska zajmuje 50. lokatę na 53 kraje. No właśnie, skąd te rozbieżności, jak pan ocenia te dane i te rankingi? Tak więc Polska stosunkowo dobrze stoi z tymi szczepieniami. Porównując poziom szczepień pierwszej i drugiej dawki, jesteśmy rzeczywiście w środku stawki, w środku Unii Europejskiej. Możemy porównywać ten poziom z takimi krajami jak Niemcy, Francja, trochę wyprzedzają nas Hiszpania i Włosi. Nie możemy się równać oczywiście z małymi krajami, które mają zdecydowanie mniejszą populację, mniejszy obszar, mniejszą liczbę dawek, które muszą zapewnić. Stąd, tak jak mówiłem, powinniśmy porównywać się przede wszystkim z Niemcami, Francją, Włochami i Hiszpanią. I tutaj jest bardzo podobny poziom. Wynika to z tego, że tak naprawdę realizujemy wspólny program Komisji Europejskiej, która rozdziela te szczepionki stosunkowo sprawiedliwie wśród różnych państw. I tutaj szapoba dla Komisji i dla realizacji jej planów. Natomiast jeżeli rzeczywiście zaczniemy porównywać Polskę na tle innych krajów w stosunku do nowej liczby zakażeń, do liczby zgonów, no to jesteśmy niestety w ogonku krajów. Tak jak pani redaktor powiedziała, na 50. miejscu kilka dni temu, gdy mieliśmy te bardzo wysokie
liczby nowych zakażeń. Byliśmy w pewnym momencie krajem z najwyższą liczbą nowych zakażeń. Później spadliśmy na drugie i trzecie miejsce po bodajże Brazylii i Francji. To niestety budzi obawy z tym, co będzie się działo i czy przede wszystkim nasza służba zdrowia wytrzyma taki stan. Wiemy o tym, że personel medyczny, pracownicy ochrony zdrowia są na skraju tak naprawdę wytrzymałości. Tak więc znowu apel tak naprawdę do nas samych, dlatego że to, jak będzie rozwijała się trzecia fala pandemii, w dużej mierze zależy od nas. I tutaj znowu te maseczki, z domu dystans społeczny i utrzymywanie tego co najmniej 1,5-metrowego dystansu oraz dezynfekcja dłoni, bo to tak naprawdę chroni i w mniejszym stopniu pozwala wirusowi się rozprzestrzeniać. Jeżeli tak naprawdę nie będziemy przestrzegali tego, to będziemy mieli coraz większą liczbę zakażeń. To niestety ta liczba zakażeń sięgnie 50 tysięcy, czego się obawiam. I to cały czas, co chyba jest najbardziej, najpoważniejszym problemem w Polsce, to bardzo wysoka liczba zgonów spowodowanych COVID-19, która utrzymuje się na podobnym poziomie. Nieważne, czy tak naprawdę mamy bardzo wysoką liczbę nowych zakażeń, czy też byliśmy przed tą trzecią falą. To częściowo wynika z tego, iż nasze społeczeństwo bagatelizuje COVID-19, bagatelizuje choroby. Lubimy leczyć się sami, czego nie powinniśmy nigdy robić. Dodatkowo bagatelizujemy COVID-19, myląc go często ze zwykłym przeziębieniem czy też grypą. Niestety wiele osób, które ma jakiekolwiek objawy grypopodobne, często przychodzi do pracy, rozsiewając tak naprawdę wirusa, zakażając kolejne inne osoby, myśląc, to tylko zwykłe przeziębienie, przecież to nie COVID. Wiele osób myśli, że jeżeli weźmie tabletki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, może normalnie funkcjonować i może iść do pracy, normalnie pracować. Ja rozumiem deadline, ASAP-y, ja rozumiem pracę, przy czym przypominam, że nasze zdrowie jest najważniejsze, a w momencie, gdy pracujemy z innymi osobami, to nie tylko nasze zdrowie, ale zdrowie również naszych współpracowników powinno być brane pod uwagę. Więc jeżeli rzeczywiście mamy jakiekolwiek objawy grypopodobne, gdy rzeczywiście źle się czujemy, powinniśmy od razu zgłosić to pracodawcy, powiedzieć, że zostaniemy na dzień, dwa w domu. Tak naprawdę powinniśmy spędzić ten czas wtedy w łóżku pod kocykiem z ciepłą herbatą, dbając o siebie. Jeżeli to będzie zwykłe przeziębienie, to po 2-3 dniach przeminie. Jeżeli to będzie zakażenie COVID-19, jeżeli będzie to zakażenie SARS-CoV-2, to rzeczywiście, jeżeli te objawy będą się nasilały, to będziemy również się obserwowali, ale tą małą epidemię, którą byśmy mogli wywołać, będzie wtedy ograniczona tak naprawdę do naszych najbliższych domowników. I o to powinniśmy dbać. Więc jeżeli już pojawiają się objawy grypopodobne, to rzeczywiście przede wszystkim zostańmy w domu, a po drugie zgłośmy się tak naprawdę do lekarza pierwszego kontaktu, skonsultujmy z nim rzeczywiście, czy może to być COVID, czy też nie może być to COVID, a zgodnie z nowymi rekomendacjami tak naprawdę możemy nawet sami zgłosić chęć wykonania testów na obecność SARS-CoV-2. Więc jeżeli ktoś ma jakiekolwiek wątpliwości, chociażby ze względu na to, że miał potencjalny kontakt z osobą, która okazała się pozytywna, powinien rzeczywiście się zgłosić na taki test. Z tego co wiem, to wystarczy wypełnić prosty formularz na internetowym koncie pacjenta, gdzie dostajemy skierowanie i wtedy wykonać taki test, pojechać do punktu drive-thru, gdzie zostanie pobrany wymaz i w ciągu jednego dnia zazwyczaj dostanie się odpowiedź tak naprawdę, czy jest się zakażonym SARS-CoV-2. Jeżeli jesteśmy zakażeni SARS-CoV-2, to rzeczywiście powinniśmy dbać również o siebie i o swoje najbliższe otoczenie i przede wszystkim utrzymywać izolację domową i kwarantannę. Nie bądźmy mądrzejsi od naukowców, nie bądźmy odważniejsi od herosów. W momencie, gdy jesteśmy chorzy, zostańmy w domu, zadbajmy o siebie i zadbajmy o nasze otoczenie, czyli rzeczywiście nie przenośmy tego patogenu na innych, czyli w momencie, gdy jesteśmy chorzy, nie chodźmy do sklepu, nie idźmy nawet wyrzucić śmieci, mimo tego, że śmietnik będzie pod klatką.
zostaniem w domu, dlatego że nawet z tymi przysłowiowymi śmieciami możemy spotkać kogoś na klatce schodowej, w windzie i niestety możemy doprowadzić do kolejnych zakażeń. Te kolejne zakażenia będą skutkowały coraz większymi falami pandemii i tym przede wszystkim, że ta pandemia tak naprawdę nigdy się nie skończy. A zatem bezwzględnie powinniśmy postępować rozsądnie, rozważnie, aby minimalizować to ryzyko. Panie doktorze, ja jeszcze zapytam, bowiem w ostatnim czasie premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że grupa zawodów kwalifikująca do szczepienia, wykonująca szczepienia będzie poszerzona m.in. o farmaceutów, o pielęgniarki, o ratowników medycznych, a szczepienia będą wykonywane m.in. w zakładach pracy, w aptekach czy właśnie w mobilnych punktach. No właśnie, jak pan to ocenia? Czy są pewne obawy? Czy to wszystko może zostać przeprowadzone także w sposób prawidłowy, no i całkowicie bezpieczny? Ja wierzę, że tak naprawdę w nasze szkolnictwo wyższe i w edukację wszystkich zawodów medycznych, a patrząc się na prostotę tak naprawdę wykonania szczepienia, wierzę, że zarówno farmaceuta, jak i diagnosta laboratoryjny, ratownik, który standardowo wkuwa się w żyły osób poszkodowanych, pielęgniarka i tak dalej, będą w stanie wykonać to szczepienie prawidłowo, jak również zakwalifikować tak naprawdę do szczepienia. W momencie, gdy będą rzeczywiście wątpliwości, a tych wątpliwości w przypadku szczepienia przeciwko COVID-19 jest bardzo mało, bo tak naprawdę szczepienia, jedynym przeciwwskazaniem do szczepień są alergie na składniki, które mogą pojawiać się w szczepionkach. W momencie, gdy rzeczywiście będą te alergicy, to wtedy powinni być kwalifikowani przez lekarzy, którzy się na tym znają, więc sądzę, że to znacznie ułatwi ten proces masowego wyszczepiania naszego społeczeństwa. Przy czym warto zaznaczyć i co dla mnie jest najważniejsze, to powinniśmy edukować społeczeństwo i powinniśmy zaznaczać, że wszystkie szczepionki tak naprawdę są równie skuteczne i bezpieczne. Z tego względu, iż nie wyobrażam sobie niestety, iż w miejscach pracy czy w aptekach będzie możliwość zaszczepienia ochotników naszego społeczeństwa szczepionkami Moderny i Pfizera, które niestety mają bardzo rygorystyczne wymagania co do przechowywania oraz transportu tych szczepionek. To są bardzo niskie temperatury, które wymagają bardzo specjalistycznych lodówek czy też zamrażarek, które osiągają temperaturę minus 70 stopni. Zatem sądzę, że w tych punktach, które mogą powstać, typu apteki, szkoły, miejsca pracy, będą szczepić zapewne szczepionkami wektorowymi AstraZeneca czy też Johnson & Johnson. I tutaj bardzo ważne jest, żeby edukować społeczeństwo i żeby wyjaśnić każdemu, że to, że zostaniemy zaszczepieni szczepionką wektorową Johnson & Johnson czy AstraZeneca, nie oznacza, że zostaliśmy zaszczepieni szczepionką gorszego sortu, czy że ona będzie chroniła nas w mniejszym stopniu. To warto cały czas podkreślać, dlaczego, że w naszym społeczeństwie obawiam się, że później powstanie takie pewne przekonanie, że nie chce się szczepić w szkole czy w miejscu pracy, chce się szczepić tylko i wyłącznie w szpitalu węzłowym czy w wyspecjalizowanych przychodniach, dlatego że tam będą mieli lepsze szczepionki. Jeszcze raz podkreślę, wszystkie szczepionki, które w tej chwili są dopuszczone do obrotu w krajach Unii Europejskiej, są bezpieczne i są skuteczne. Chronią przed zakażeniem SARS-CoV-2 i przede wszystkim chronią w pełni przed ciężkim przebiegiem choroby COVID-19 oraz przed zgonem spowodowanym COVID-19. Zatem nie powinniśmy wybrzydzać, powinniśmy zaszczepić się tak naprawdę taką szczepionką, jaka będzie w danym momencie dostępna. Ja bardzo chętnie zaszczepię się szczepionką AstraZeneca bądź też Johnson & Johnson. Jestem wielkim zwolennikiem szczepionek wektorowych. Uważam, że one są naprawdę bardzo dużym osiągnięciem i nie widzę problemów tak naprawdę, żeby te szczepionki mogły wywoływać jakiekolwiek negatywne skutki w naszym organizmie. To tak na koniec naszej rozmowy, panie doktorze, powiedzmy sobie, czym charakteryzuje się właściwie, czy się wyróżnia ta szczepionka Johnson & Johnson, bo ona stosunkowo niedawno została dopuszczona do obiegu w Unii Europejskiej, także niebawem pojawi się w Polsce. No i to, co chyba istotne, że będzie podawana w jednej dawce w odróżnieniu od pozostałych.
Tak, to jest ta największa zaleta tak naprawdę szczepionki Johnson & Johnson, to, że ta szczepionka wymaga jedynie jednej dawki. To jest bardzo ważne, zwłaszcza dla osób, które niestety czasami podróżują, odbywają długie podróże, żeby zaszczepić się. Bardzo problematyczne jest to, żeby ta rzeczywiście druga dawka była przyjęta, więc zwłaszcza w tych mniejszych miejscowościach, w miejscach trudno dostępnych, to będzie zdecydowanie prostsze, żeby wykonać jeden zastrzyk, zwłaszcza jeżeli zgodnie z zapowiedziami premiera powstaną te punkty mobilnego szczepienia. A ogólnie szczepionka Johnson & Johnson, to tak jak mówiłem, to tak zwana szczepionka wektorowa, która wykorzystuje nieaktywnego adenowirusa. Adenowirusy to są wirusy, które dość regularnie atakują nasz organizm i wywołują między innymi zwykłe przeziębienie. Ten adenowirus, który jest wykorzystywany przez koncern Johnson, jest nieaktywny, czyli on nie jest w stanie spowodować choroby, nie jest w stanie spowodować infekcji, nie jest w stanie się namnażać w naszym organizmie. Ale co ważne, w jego materiale genetycznym znajduje się fragment materiału genetycznego wirusa SARS-CoV-2 kodujący to białko S. I mimo tego, że ten adenowirus, którego my jako naukowcy nazywamy wektorem, nie jest w stanie namnażać się w naszym organizmie, on bardzo efektywnie wnika w nasze komórki. W momencie, gdy wniknie w nasze komórki, dojdzie do ekspresji, czyli do produkcji tego białka S, białka kolca wirusa SARS-CoV-2. W momencie, gdy ta produkcja nastąpi, dojdzie do odpowiedzi immunologicznej naszego organizmu, czyli tak naprawdę nasz organizm nauczy się, jak chronić się przed zakażeniem SARS-CoV-2. Panie doktorze, bardzo pięknie dziękuję za te wszystkie informacje. Zgodnie z zapowiedziami, preparat firmy Johnson & Johnson w Polsce ma pojawić się w drugim kwartale tego roku. Ma to być 4,5 miliona dawek, a my do wszystkich apelujemy o zachowanie zasad bezpieczeństwa, tak abyśmy mogli zniwelować to ryzyko. Panie doktorze, dziękuję bardzo serdecznie za tę rozmowę. Dziękuję bardzo.